Wojtek, wypłynęła informacja, jakoby na gali Andrzeja Gagoty z Tomkiem Adamkiem miało dojść do twojej potyczki z Arturem Szpilką. Powiedz mi, jak realna jest ta walka? No ja muszę powiedzieć, że ja przeczytałem to w internecie. No już są poukładane pary, ale ja nic nie wiem. Oficjalnie nikt mi nigdy nie zaproponował takiej potyczki. Czy ze Szpilką, czy z Janikiem. Wcześniej prędzej z Janikiem, bo z miesiąc temu dostałem informację od babilońskiego Tomka. On był pośredniczył jakby w rozmowach z panem Wasilewskim na temat walki mojej właśnie z Janikiem. Ja zgodziłem się. Powiedziałem tak, owszem. Chciałbym, żeby ta walka była 10-rundowa, nie szóstka. 10-rundowa walka jest to walka, która prawdę powie. Będą kryzysy, będą załamania. No i myślę, że tutaj zwycięży charakter. Nie tylko fizyczne przygotowanie. Prawdopodobnie, że no to znaczy tak na 90% pan Waślewski powiedział tak. Owszem, oczywiście nie mi dosłownie, tylko dostawałem SMS-y od Tomka Babilońskiego i był na tak, ale już od 2 tygodni nie mam żadnej informacji na ten temat. Pytałem Tomka, czy coś konkretnego pan Andrzej powiedział. Na razie czekają. Kilka razy były przymiarki do organizowania takich polskich pojedynków. Czy twój pojedynek i Łukasza Janika już był jakiś już konkretny, mowa o jakichś pieniądzach? Tak, była mowa o pieniądzach właśnie. Pieniądzach, tak jak mówię, przez Tomka Babilońskiego. Ja powiedziałem, ja daję nawet swój pas międzynarodowego mistrza Polski, możemy o ten pas walczyć. Nie musi on być zawodnikiem zagranicznym. Mieszka za granicą innego województwa, to wystarczy. A tak poważnie, tak jak mówię, no, daję swój pas, swoją całą przeszłość bokserską stawiam na szale i walczymy. No ale teraz wyszła propozycja taka, żeby Łukasz Janik walczył z Mateuszem Masternakiem, a do ciebie to pasowało na Artura Szpilkę. No ja to słyszę teraz od ciebie i wcześniej przeczytałem w internecie, ale nikt do mnie z taką propozycją, że tak powiem, nie przyszedł. No, to jest w ogóle śmieszne, bo ktoś tam gdzieś tam za plecami układa jakieś pary, mówi o pieniądzach, ci, którzy powinni pierwsi o tym wiedzieć, czyli zawodnicy, nic nie wiedzą. Ponoć jest pomysł Polsatu na zorganizowanie tej gali. No to ja sobie też coś wymyślę i gdzieś powiem, ale tak poważnie, no ja jestem otwarty na rozmowy i tak jak mówię, jestem ostatnim medalistą olimpijskim, także tutaj na pewno nie można tak zadzwonić do Bartnika, tak jak to kiedyś niektórzy robili i gdzieś tam jechałem. Ja się potrafię przygotować, będę miał miesiąc czasu na to i wystarczy mi, żeby przygotować się na walkę 10-rundową, naprawdę. Na pewno pokażę kawał dobrego boksu i przede wszystkim pokażę młodemu szkołę boksu. Walczę dobrze, jest to zawodnik bardzo utalentowany. Muszę powiedzieć, muszę go pochwalić, bo tak sobie teraz... Mówimy o Arturze, tak? Tak, mówimy tak, o Szpilce. Mówimy o Szpilce. Jest to chłopak, który nie pamiętam żadnego polskiego pięściarza. To chyba najbardziej taki podobny w poziomie boksowania, w tym talencie, w umiejętnościach, to tylko chyba był Andrzej Gołota w wieku 21 lat. Także Szpilkę bardzo wysoko cenię, ale z chęcią bym mu pokazał, jak się boksuje naprawdę. Ale tak realnie patrząc na tą propozycję, to wiadomo, że Artur Szpilka powyżej 6 rund nie wyjdzie do walki, bo... Ja powiedziałem, jak chcę boksować 10 rund. 6 rund to co to jest? Ja nie jestem sprinterem, ja jestem długodystansowcem już. Kiedyś pan Wasilewski miał do mnie pretensje, że boksuje, ciągle chcę boksować 4 rundy 6. Pamiętam to. To było z 5-6 lat temu. Może wtedy nie dorosłem do tego, żeby walczyć więcej. Teraz uważam, że te walki długie są to walki prawdziwe dla prawdziwych facetów, a nie jakieś tam czwórki, szóstki, co to jest. Czyli teoretycznie na przedbiegach twoja walka z Arturem odpada, bo ty się nie zgodzisz na mniej niż 10, 8 nawet. Nie wierzę w to, żeby Artur Szpilka wyszedł na więcej niż 6, bo nigdy nie był na tak długim dystansie, nawet na 5 rundzie. Ja wiem, to jest charakterny chłopak, dużo o nim słyszałem dobrego, więc na pewno by wyszedł do ringu. Tylko tutaj właśnie z drugiej strony panowie menadżerowie, promotorzy, myślę, żeby się być może obawiali. Nie wiem, no zobaczymy. Ja myślę, że taka walka byłaby dobra.
Dla mnie też. Powiedz mi, a ta druga para, Janik Masternak, bo też jest ponoć przymierzana. Utrwałbyś tutaj jakiegoś, masz jakiegoś faworyta? Jesteś blisko związany, wiadomo, z Mateuszem, ale... Szczerze mówiąc, teraz... Kiedyś może więcej szans dawałem Mateuszowi, ale dzisiaj uważam, że to jest to 50 na 50. Nawet no, no tak mi się wydaje. No, widziałem jego walki, ostatni pojedynek też Janika. No wiadomo, nie miał za bardzo z kim walczyć. Walczył z jakimś chłopakiem z Niemiec, który za bardzo boksować nie chciał. Podoba mi się jego podejście do sprawy, do tego, co robi. Widać, że robi to bardzo poważnie, chce coś osiągnąć. Mateusz również, może też za dużo filozofuje, ale też wie, czego chce. Także tutaj do 50 na 50 te pojedynki byłyby wspaniałym widowiskiem dla publiczności. A mamy kibiców, bo przecież to wystarczy spojrzeć w komentarze na różne strony internetowe i ciągle się o tym boksie mówi. Ludzie są spragnieni dobrego boksu. Czyli generalnie pomysł takiego turnieju kategorii Cruiser ci się podoba? No ja już mówiłem o tym parę lat temu, do dwa lata temu mówiłem, dlaczego szukać gdzieś tam, kurde, z Kenii, sprowadzać jakichś tam, nie wiem, średniaków, jak tutaj w Polsce mamy naprawdę 8 wspaniałych zawodników w nieciężkiej wadze, pomieszać to wszystko. Ja jestem pierwszy, który się wpisuje na listę i chcę walczyć. Czy to będzie Adamek, czy to będzie Krzysiu Wodarczyk, wspaniali koledzy, wspaniali pięściarze i wspaniałe widowisko by czekało. Myślę, że każda hala byłaby wypełniona, każda telewizja byłaby tym zainteresowana. W ciągu jednego dnia 3 pojedynki można stoczyć i naprawdę można, no, zrobić kawał dobrej roboty.